Witam Państwa. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się elementem zielonej taktyki, jakim jest marsz ubezpieczony. Jeśli chodzi o same zadania marszu ubezpieczonego, zależy od formacji, która tworzy skład patrolu, jak również zadania, jakie dostaną. Z przodu zawsze znajduje się dwóch szperaczy, czyli szperacz, starszy szperacz, celowniczy karabinu maszynowego, dowódca patrolu, łącznościowiec, medyk, topograf, saper oraz celowniczy karabinu wyborowego i na końcu tak zwany zamykający. Zaraz po rozpoczęciu marszu ubezpieczonego najważniejszą rzeczą jest określić sektory, w jakich będziemy prowadzić ogień. Zacznijmy od początku. Szperacze, ich zadaniem jest ochraniać sektor z przodu. Czyli można powiedzieć, że prawie około 170 stopni to jest ich kąt obserwacji i zarazem jest to ich kąt ostrzału. To od nich zależy, co przedostanie się w głąb patrolu. Tak naprawdę oni są naszym okiem. To, co oni zobaczą, czy to będzie niebezpieczny ładunek, czy przeciwnika, to zazwyczaj szperacze piersi wykrywają i podają informacje dalej do tyłu, do patrolu. Za nimi znajduje się największa siła ognia, czyli celowniczy karabinu maszynowego. W zależności od usytuowania, po której stronie drogi będziemy szli, jak będzie usytuowany teren, czy jeśli będziemy mieli las po lewej stronie, będziemy szli bardziej przy lewej stronie drogi, tak? Jeśli tu będziemy mieć odkryte pole, wiadomo, nie będziemy się wystawiać na przeciwnika, tylko będziemy się raczej trzymać ściany lasu. Musimy pamiętać o tym, żeby nigdy nie poruszać się środkiem drogi. Powiedzmy, wybraliśmy sobie lewą stronę jako drogę marszu, więc nasi szperacze wzięli sektor z przodu, nasz celowniczy karabinu maszynowego obiera sektor prawy. I następnie idziemy na zmianę, kolejny sektor lewy, następnie sektor prawy, sektor lewy, sektor prawy, sektor lewy, sektor prawy, sektor lewy. Szperacze, którzy idą z przodu, czyli tak naprawdę oko patrolu, bierze sektor z przodu, tak? Czyli wszystko, co znajduje się przed nami, jest to sektorem ostrzału i sektorem obserwacji szperaczy. Następnie, w zależności od usytuowania terenu, następnie sektor prawy i na zmianę sektor lewy, sektor prawy, sektor lewy, sektor prawy, sektor lewy, sektor prawy i zamykający osłania tył. Jego sektorem obserwacji oraz w razie ostrzału. Sektorem ostrzału jest tył. Jak Państwo widzicie, wszystkie sektory zazębiają się ze sobą. Tak naprawdę w tym momencie w ustawieniu w rzędzie patrol jest 360 stopni chroniony. Jeśli chodzi o odstępy, odstęp pomiędzy szperaczami około 2-3 metrów, odległość od szperaczy do czoła patrolu, to jest mniej więcej, tak naprawdę odległość nigdzie nie jest określona, jest to przyjęta, że odległość wzrokowa, tak, ale w zależności również od usytuowania terenu może ta większość się, ta odległość może się zwiększać lub zwiększać. Odległość pomiędzy kolejnymi żołnierzami w patrolu jest mniej więcej około 2-3 metrów. Następnym rodzajem szyku jest dwurząd. Dwurzędu używamy tak naprawdę wtedy, gdy
pozwala nam na to teren, gdzie droga zrobi się zdecydowanie szersza, albo gdy chcemy prowadzić obserwacje tak naprawdę po obu stronach drogi. Szperacze również mniej więcej na odległość wzrokową, oddalenie od patrolu z przodu. I co się zmieniło? Zmieniło się to, że w ustawieniu z rzędu co druga osoba przeszła po prostu na drugą stronę drogi. Jeśli chodzi o sektory, to ta osoba, która, ci żołnierze, którzy zostali po lewej stronie, zostawiają sobie swoje sektory lewe. Również się zazębiają. A żołnierze, którzy byli po stronie prawej, przejmują sektory prawe. I oczywiście nasz zamykający bierze tył. Dziękuję. Proszę pamiętać, że w czasie marszu ubezpieczonego żołnierze zobligowani są do skrytego poruszania się i porozumiewania się. Żołnierze w czasie patrolu takiego bojowego, patrolu rozpoznawczego, zazwyczaj porozumiewają się za pomocą znaków wykonywanych rękoma, jak również za pomocą radiostacji. Pokażę Państwu kilka najprostszych, najbardziej znanych znaków używanych podczas zielonej taktyki. Znak stój. Wyciągamy prawą bądź lewą rękę, w zależności, któroręczni jesteśmy. Przypominam, że jeśli jesteśmy praworęczni, nie puszczamy broni w czasie pokazywania znaków taktycznych, tylko używamy lewej dłoni, tak? Czyli podstawowy znak taktyczny stój. Do mnie, na kolano, trzymaj swój sektor, ruszamy. Proszę również pamiętać, że w czasie posługiwania się znakami taktycznymi należy, wysyłając swój sygnał do kolegi, który jest za Wami, żebyście otrzymali potwierdzenie. Czyli jeśli pokazujemy znak w czasie marszu, to pokazujemy go komuś. Więc należy się odwrócić do tej osoby i potwierdzić wzrokiem, że wiadomość dotarła. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia następnym razem.